celebrate. I'll be waiting till we make it the day to celebrate. I'll be waiting till we make it. The journey, oh, we will see. Come with me, take the journey.
journey. Oh, we will see. Come with me, take the journey. Witam zebranych. Widzę, że nawet fajnie się zebrał. Tutaj ludzie pojawiali. I... Siostra. Rozumiem, że się kłaniasz nisko i tak dalej, ale... Proponuję, żebyś kłaniała się wysoko. To jest lepsze dla twoich pleców. Tak. Szkoda, że ci nie było swoją drogą, co dyskutujecie o ostatnim live'ie. Trochę się tam działo. Między nimi udowodniłem, jak bardzo nie umiem w to grać. Polegając Kainras w walce z kawką. I tak. Specjalnie dla ciebie powtórzę pewną historię, która się tam działa. Okej. Ale tak. Histeria jest bardzo piękna. Wyobraź sobie, i to powtarzam to dla wszystkich, wyobraźcie sobie sytuację taką. Jaka może być najlepsza i najgorsza rzecz zarazem tutaj, w Star Railu? Odpowiedź brzmi... Wczesna piątka. I wczesna piątka, której nie chcecie. Ale tak. To jest podstawa tej historii. Historia zaczyna się tak, że udało mi się, robiąc trochę warpów prywatnie, dostać Klarę. Ze standardowego banera. Co jest super, świetnie i w ogóle jej, bo mam Klarę. Jedną z najpotężniejszych postaci, zdaniem sporej większości. Nie powiem każdego, bo no nie mam zamiaru po prostu aż tak w to wchodzić, ale tak, dużo osób bardzo uważa Klarę za wszechpotężną postać. No i tak, świetnie, że ją mam. Mogę teoretycznie męczyć się z solowaniem Simulated Universów, jeśli kiedyś będę miał tę ochotę. I ją ogarnę, bo jak będą ze mną, co ja nie umiem ogarniać. Oj, kiepsko. No ale tak. Ale uświadomiło mnie tu jedną rzecz. Standard Banner nie ma cudzysłowiowego gwaranta. Nigdy nie macie szansy na to, żeby dostać coś z konkretnej puli. Zgadzam się z tym, ale tak, że u nas też taki problem z internetem. Nigdy po prostu nie losujecie z ograniczonej puli. Zawsze dostajecie piękną, pełną pulę. Inaczej mówiąc, wszystkie bronie i wszystkie postacie. No i tak, ciekawa sprawa, polazłem do siostry, powiedziałem jej o tym. I tym samym rzuciłem na nim okropną klątwę. Dlaczego robić warpy na standardzie? Nie pamiętam z jakiego powodu. Okej, ciekawa sprawa z tym, ale tak. Dostała piątkę. Cieszy się, świetnie. Lightcone. No, na zasadzie, no dobra, zawsze się zdarza. No i zadowolona z tego, że ma lightcone, no bo piątkowe lightcone, no to fajna rzecz. Nieźle, nie rzucę jeden bronię, ale tak. Chwilę później, kolejna piątka. Co my mamy? Lightcone. No naprawdę, dwa lightcone, trochę peszek, ale spokojnie, jeszcze wszystko jakoś przeżyjemy. Wishuję chwilę później, lightcone. No. Milion early piątek. Milion lightcone'ów. Także piękna sprawa. I co jeszcze mogę powiedzieć, pochwalić się. Weszła na Genshin'a. Miała takie, nie wiem, czy wishować, czy nie, bo to może być kiepskie. Ja powiedziałem, z twoim szczęściem wiem, że jak to się skończy. Przyszła. Jajemiko. Tak dla podsumowania historii, ale inaczej mówiąc. Tak. 4 lightcone'y w tygodniu. 4 pięciogwiazdkowe, żeby nie było. Nie dziwię się, ale tak, ogólnie mówiąc właśnie 4 lightcone'y w jeden tydzień. I no i Miko, ale Miko to Miko. A moral z tej historii jest taki. Bądźcie ostrożni, co mówicie, jak macie uruchomione gry od Mihojo, bo pan Mihojo słucha. I zawsze przekręci wasze pragnienia w najbardziej okropny sposób, tak żebyście dostali nie to, co chcecie, ale żeby wasze pragnienia stały się już teoretycznie spełnione. Bo siostra miała pretensję, że przegrywa 50-50 i bardzo później przychodzą piątki. No okej.
nie ma 50-50 na tym banerze, więc nie może go przegrać. A dostaje light cone'y, ale w bardzo dużej ilości, więc no... Już nie można mordzić, że mało piątek. Widzicie? Pan Michał słucha. I przez to, że teraz mnie posłuchał, to pewnie mi nie będzie nic przychodzić, ale tak. Mniejsza z tym wstępem. Dzisiejszy cel. Jakże wspaniały, jakże egzotyczny i nierealny. Jest bardzo prosty. Spróbować podbić szóstkę, jeśli chodzi o Simulated Universe, a potem wyższe poziomy, bo czemu by nie? Oraz skończyć trwałe lustro. Na razie jeszcze lustrem nie będę się zajmował, bo nie mam pomysłu po prostu na drużynę ani nic. Ale tak. A Blade, no, zapewne się ciekawie, chociaż ja tam nie śledzę aż tak bardzo tych z bety kontentów i jakichś takich leaków, ale zapewne się ciekawie. I teraz tak, właśnie a propos tego wszystkiego, czekam na Blade'a, czekam na Silver Wolf. Ostatni stream zakończył się cliffhangerem. Jakże przewspaniałym. O tym, że o losie generała Jingyuana, czegoś tak, zadecyduje na dzisiejszym live'aju. Bo ogólnie jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia odpowiedniego PT, żeby on przyszedł. Wstawiam wszystkie swoje bronie ze standardu. Okej, okay. Wszystkie bronie ze standarda. Znowu jakieś osoby zaproszenie do znajomych? Nie, ja nie przyjmuję byle kogo. Okej. Okay. Wszystkie bronie. Więc tak, on nie dostał. Jak wystawiłaś wszystkie bronie? Nie rozumiem. To są trzy postacie, co? Jak mogę widzieć wszystkie niby? Ale tak, ogólnie jeśli chodzi o late cone. Clara. Jeppard. Sus. Czy tam... A nie, tu nie jest jeszcze zmienione. Musimy po chwilę poczekać. Bo siostra właśnie wrzeszczała z pokoju obok, że nie zmieniło się. Od razu lepiej. Ale tak. Tu już było pokazane. On ma, tak. Kolejne. Tu jest kolejne od właśnie Jepparda. I ostatnie nosi póki co sampu. Weltowy. Tak, a to jej zdobycze siostry. I tak wracając. Jeśli chodzi o generała i jego los, jesteśmy na 60 parę PT. Bardzo blisko. I miałem zdecydować, co będę robił. Czy będę dalej walczył, próbował go zdobyć, czy nie. Odpowiedź brzmi... Przekonajcie się, jak już pomęczymy się trochę z Simulated Universe'em. Będziecie wiedzieć po prostu, na czym stoimy. Byłeś na Magnificonie? Tak, akurat wiemy. Wiemy, co to jest, bo nie ukrywając, planowaliśmy być, ale niestety zabrakło nam biletów. Co jeszcze tak możemy powiedzieć? I to takie wielkie ogłoszenie. Chociaż to jest głupie, bo... Ja w sumie się nie liczę w świecie internetowym nic. A dla każdego, kto ogląda. Jeśli macie okazję być na Pyrkonie, w piątek konkretnie mówiąc, bo niestety nie udało nam się załatwić dojazdu na inny dzień. Może uda się spotkać, czy coś. To jest takie trochę głupie, bo wiem, że ja nie jestem nikim w świecie YouTube'ów i tak dalej, ale jeśli ktoś by chciał, czy coś, to ja serdecznie zapraszam, zawsze można jakby odpowiedzieć. Po prostu próbować mnie złapać, czy coś. Jak będę w jakimś miejscu dłużej, czy coś, albo jakieś ogłoszenia, czy coś, zawsze proponuję tworzyć, śledzić twarzą książkę, do której nie pamiętam, czy macie linka tutaj, czy tylko na twojej YouTubie, znaczy mówię YouTube, bo tak, ja wszystko mówię po swojemu, i żeby nie było twarzą książkę na Facebook, dla tych, którzy nie ogarniają mojego języka. No właśnie tak, po prostu będę tam ogłaszał pewnie, jakby siedział przy czymś, jakoś bardziej patrzał, czy coś. I taki delikatny spoiler. Prawdopodobnie ten będę dużo siedział na sekcji od RPG-ów, tak? Bo nie ukrywając, jestem totalnym maniakiem RPG-owym. I szukam jak najwięcej świetnych systemów, które są alternatywami do D&D, Pathfindera, Cthulhu i Warhammerów. W szczególności, że tak, po prostu poluję za dobrymi systemami, które są najważniejsze po polskiemu, bo... No nie ukrywając, po prostu osoby, którym mam takie sesje prowadzić i tym podobne, no niekoniecznie są, powiedzmy,
ogarniający w Hindglisze. Ale tak, Simulated World, Szemść. Team level 60 recommended, potem będzie jeszcze wyżej. I teraz najgorzej. Oto z czym się mierzymy. Pozwólcie, że wam podsumuję, co to będzie. Teoretycznie może bez większych problemów. A to są typowe ceny Mystery Boxów. Na PGA, łamane na Pyrkonie są jeszcze droższe. Niektóre. Ale to jest typowa cena. Ale teraz wracając. Kokolia, nie mam pojęcia, jak będzie wyglądała. Nienawidzę tego dziadostwa. Zabierzcie mi to. Nie chcę na to trafiać. Jeśli to się trafi, to ja po prostu rage quitnę. Nie lubię dziadostwa. Okej. I teraz tylko ostatnia kwestia pozostaje. Kogo ze sobą targać? Na pewno Bailu idzie. Na pewno Bailu idzie. Na pewno Sila i na pewno Welt. To są... Ta dwójka, to można powiedzieć, są jedyne postacie, które są jako taką mnie rozwinięte. I tak. Ostatnie miejsce pytanie tylko, czy Clara, czy Trailblazer. Bo oboje wydają się być na tyle ogarnięci u mnie, żeby to mogło wystarczyć. Ale no. Jedno z tych dwóch. Zanim to jednak jeszcze muszę sprawdzić najważniejsze. Bo to była dyskusja, którą w sumie mieliśmy z siostrą dzisiaj i tak, potwierdzone jest. Nie dostaje się więcej tych specjalnych przepustek hertowych na zakupy w jej sklepie, więc no, to kiedy indziej. I tak, pierwsza rzecz, znowu będę zamykał, bo jestem dzisiaj rozczarowany. Niestety tak to jest, jak się dopiero co wróciło z bycia na zewnętrzu, tak, wiem, niemożliwe. Pseudo-streamer, który udaje streamera, w rzeczywistości jest zwykłym jełopem gadającym do monitora, był na zewnętrzu, no jak tak można? Przecież to się traci honor no life'a, jak się wyjdzie na zewnętrza. Ale no, po prostu nie miałem okazji jeszcze się przygotować bardziej. Ale muszę zobaczyć, których blessingów mi najmniej brakuje i które byłyby sensowne, żeby to robić. Okej. Okay. Remembrance odpada, nie mamy na razie lodowych odpowiednich. Mógłbym spróbować Nihilit, tylko wtedy bym musiał inną drużynę. No dokładnie. Nawet teraz jeszcze resztki doświarpuję. Może nie jeszcze przyjście. Ale tak. Abundance zawsze można uratować to mocno. Poza tym brakuje dwóch, to może uda się skąp... O, witam kolejną nową osobę. Nie wiem, jak to przeczytać. Valentina? Valentina? Jakoś tak. Ale miło widać, że coraz większe tłumy. Na moim pseudo-streamie. Z Starrailów. Ale tak, Abundance... Hunta może? Hunt zawsze jest bezpieczny. Okej, Valentina, zapamiętam. Destruction też może być dobrym wyborem. I czego mi tu brakuje? Ostatniego Resonansa, dobra. Lecimy pod Destruction, brakuje mi ostatniego Resonansa, więc może skompletuję kolejnego kompleta. I teraz tak, pierwsze podejście, jak mówiłem, Trailblazer. Nieogarnięty niestety, ale no, nadal lepszy niż nic. Sila, tak. Jedyne tylko, co mogę zrobić, to definitywnie, chociaż nie jest to dobry wybór, chociaż dać czwórki, które March 7 póki co nosi. Na pewno nie pytajcie mnie, czemu ja mam tak to nieogarnięte. Odpowiedź brzmi najprościej w świecie taka, że... Nie, tego nie... Chociaż dobra, ulepszę to. Odpowiedź jest taka, że nie dostaję żadnych. Poradę czytaj? A, dobra. Czytam. No mogę wziąć Abundance, wiem, że to jest jedno z najpotężniejszych. Ale tak, po prostu chciałem... Ja chcę kompletować też powoli rzeczy, dlatego też tak myślę o tym, ale dobra. Weźmy Abundance, jako że w sumie chcę osiągać sukcesy, a nie tylko kompletować. No dobra, wiem, że jestem miogar, jełop i tak dalej, no wiem. Niech wam będzie, wezmę sobie po prostu tego... Abundance'a. Wiem, że na takich noobków, jełopów, nieogarniaczy bez mety i w ogóle, no to trzeba. Ale spokojnie obiecuję wam, że w najbliższym czasie... Hunt też i najlepszy, tak. Z tym się zgadzam, ale moje postacie po prostu nie mają reliktów, żeby móc sobie robić wieczne tury ultimate'ów czy coś. Więc biorę Abundance'a.
Ale tak, co mogę powiedzieć? Obiecam wam, i to serio, postaram, obiecuję, że na wersji 1.1, jak to się nazywa, na wersji 1.1 spróbujesz mieć chociaż jedną postać z porządnymi artefaktami. Proszę, proszę mnie nie bić, na swoją obronę powiem, że ostatnio udało mi się prawie dobrą Ajakę zbudować w Genshinach. Chcę to potwierdzić, to było po prostu, jakby to najłatwiej określić, wielkie koło fortuny. Bo moje jakieś 80, jeśli nie więcej, śmieci artefaktów przerobiłem i jedne w miarę przyzwoite się trafiły z tego Blizzard Strayera. Dobra, co tu mamy? Czy jest coś dobrego? Wszystkie tutaj są ok, ale wolę najpierw szybko abandon zgromadzić, czyli obfitość, jak sprawdzałem chyba ostatnio. Co to jest? Tak, zdecydowanie. Teraz już przynajmniej będę umierał jeszcze tak szybko. Z tych opcji Damage Over Time nie mam, Frozen nie robię. To jest dobry wybór, tak uniwersalnie. Zawsze fajnie robić delaya. Pomiędzy, że tak nie będzie najczęściej wchodziło. Dobra. Nie ma wspólnej słabości, więc z Welta. Standardzik. Tak. O, z tym się zgodzę. Na ostatniej transmisji nawet niestety to pokazałem, że znowu Kafka mnie w ostatniej chwili po prostu ubiła. Ale to akurat była moja wina, bo no nie mam niczego, co czyści debuffy. Ja nie ukrywam, to jest moja wina, bo że ja sobie się tutaj bawię w jakieś głupoty zamiast zrobić coś pożytecznego. Czy to jest potrzebne? Nie. Chociaż dobra, i tak wbiorę, żeby było. Dobra, świetnie. Ale wracając. Ja wiem, że to wszystko jest winą moją. Ludzie clearują to solo Tom. Solo Clarą. Ale no. A ja mam aż tak nieogarnięte, że nie potrafię nawet tego zrobić. Spokojnie, to wiem. No tak, skill issue. Jedyna rzecz, od której miałem nadzieję uciec w tych Star Railach, a tutaj nope, skill issues. Ja tak na spokojnie oczywiście rozumiem sytuację. I z tym skill issues i tak. To jest niestety moje całe życie w graniu w gry. Czy mam coś dobrego przy okazji szybko? Nie. Nie. Przelosuję. Może się trafi coś lepszego. Może być. Nie jest to najlepsze, zawsze jesteśmy coraz bliżej tego. Coraz bliżej trafienia pierwszego ulepszenia. I teraz tak, czy tutaj widzę coś sensownego? Nie widzę, więc prosta szarża i zwelta dziada. Dobra, a teraz full focus muszę szybko zrobić, bo im szybciej to pokonamy, tym większa szansa na to, że będę mógł zdecydować się, czy chcę brać bilety ulepszacze, czy jednak będę tego badziewnego preserwance, czy preservation, nie jak się nazywa. Zawsze mylę nazwy, tylko mój świat po prostu. Tak, preservation to będzie. Czy chcę właśnie preservation brać ostatecznie od Herty jeszcze. Ej, aż smutno się patrzy na te słabe numerki od Sealu. Aż smutno się na to patrzy. Jak jest bardzo nieogarnięta. Ta, to jest trzygwiazdkowy, świetnie wcale. Znaczy, że czego nie trafię. Chociaż okej, dzisiejsze podejście co tutaj jest dziwnie udane. Dla tych, którzy byli ostatnio, to mogli kojarzyć, że co brał jakiegoś puff, nie pojawiał mi się na wyborach. Dobra. Czy muszę używać tej ultimate'a? W sumie mogę użyć, co mi szkodzi. Jeżeli tak, co nie zmieni. A może uda się zrobić przynajmniej jakiegoś one-shota Weltem? No, dobra, one-shot to nie był, ale tak. Przynajmniej się udało. Czy wszyscy mają max-upy? Mają, to można spokojnie tłuc z tych zwykłych ataków i Sila dobi. Nie dobiła, ale i tak ma podwójny atak pod rząd. Dobra. Follow-upów tym razem nie mam, a to? Nie. Nie ma tutaj rzeczy, które bym chciał. To jest świetne. I kolejne. I teraz tak, które to było, które?
najpierw zacznę od tego. Usuwanie debuffów może być naprawdę kluczowe, jako że nie mam w inny sposób, jak tego robić i... Proszę... Wiedziałem! No doler, ja żebym to wiedział, że on się pojawi, ten dziad! A teraz giń. Kurczę, zapomniałem, że nie powinienem tego robić, że to powinienem bić ciągle za tak podstawowy. Teoretycznie, żeby jak najdłużej to przytrzymać. Okej, okay, tutaj mogą niby robić tą prowokację, ale czy to jest potrzebne? Tak. Olbrzymi idol. Po prostu ulubieniec chyba każdego, kto istnieje. Nie, tak poważnie. Nie, żebym był jakimś ekspertem czy coś. Naprawdę. Nie bierzcie moje słowa za pewnika, za nic takiego, ale... Ten, kto wynalazł tego przeciwnika, naprawdę nie wiem, co bym myślał, ale... To nawet nie wygląda dobrze. To jest przeciwnik, który sam w sobie generuje stan, który jest tak irytujący, że po prostu... Głowa mała. Rozumiem, gdyby to, powiedzmy, gromadził sobie sam, pasywnie, ale wolniej niż tutaj. Rozumiem też sytuację, w której, powiedzmy, ten stan... Powiedzmy, istnieje. Okej, okay. Zawsze jakiś sposób na to, żeby czynić go jakimś większym wyzwaniem. Przy okazji użyjemy sobie, czemu nie? Tego Ultimate Outbinding. No ale on sam generuje ten stan, a sam stan potem jest tak uciążliwy, że no... Ciężko sobie poradzić z nim czasami, jeśli ma się drużynę jeszcze bardziej nieogarniętą niż moja. A żeby nie było, znam takie osoby. Nie będę tutaj wymieniał ani z imienia, ani z niku. A sama siostra też powinna kojarzyć, o kogo chodzi. Więc no. A teraz tak, najnudniejsza część, czyli wieczne używanie tylko ataków podstawowych, żeby to szybko przewrócić. Dobra, 66%. Teoretycznie mógłbym już... Jak to się nazywa? No? Aktywować jego ten super stan, ale po co? Lepiej po prostu go dźgać atakami podstawowymi. I teraz właśnie dobijać. Kurczę, nie, muszę. Muszę zdecydowanie szybko zacząć ogarnąć to. Tak, ty akurat... No ty jesteś jełop, to prawda, siostra. Jesteś jełop i nieogar i tak dalej, ale nie, nie o tobie mówię. Istnieją gorsi od ciebie. O, to fajnie, przynajmniej będzie... przyjemna uczta. Albo podczas streama, albo po streamie. Zależy, jak to wypadnie. Może mi nie było dzisiaj specjalnie, zresztą relatywnie wcześnie jak na mnie. Moja typowa godzina to jest około 20, albo 19.30. Właśnie po to, żeby trochę więcej zrobić. I to niekoniecznie nawet tylko ze Star Raila. Bo mogę teoretycznie spróbować jeszcze coś innego. Ale tak, najpierw mój pierwszy cel to właśnie to, że chcę spróbować swoich sił jak najbardziej z tymi wszystkimi rzeczami. Dobra, a jeszcze jest w super trybie, więc nie ma co się przejmować. Zresztą nawet gdyby nie był to, już jest dead. Więc dziękuję bardzo. Zaryzykuję. Mamy to. Mamy to. Najlepsze, co istnieje i teraz... Już się bałem, jak widziałem kształt bileta, że to będzie moje najgorsze. Najgorsze moje, co istnieje, czyli klątwa biletu lotto. Na szczęście nie. I mówiąc szczerze, z tych opcji... Chyba wezmę to, żeby mieć po prostu taniej potem ulepszanie ostatecznie wszystkiego u Herty. Natomiast jeśli chodzi o to miejsce... Mam jeszcze 6 i co tu można dostać? Belobok, okej. Okay. Albo... Inert Sot? To dziwne strasznie z nazwy, ale dobra. Widzę, że to jest pod follow-upy, to moja Herta się z tego ucieszy może. Już myślałem, że może być coś dobrego, ale nie, musiało być pod ataka. Nawet nie pod jakiegoś... żywioła pod ataka. Dobra. Downloader. A czy mam coś, co warto by pobrać? Dla wszystkich rzeczy może Klarę warto by było. Na wszelki wielki. Następno może Tingin wezmę, chociaż ona nie jest aż taka dobra. Dobra, cześć Herta. I teraz pytanie brzmi, co chcę od niej wziąć. Wszystkie opcje są tutaj dobre, mogłbym już lepsze nie robić, ale chyba zaryzykuję z Curio, bo można czasami świetne dostać.
No i dobrze jest. Nożyczki. Jedno z moich bardziej ulubionych, bo no, po prostu jest pasywne zwiększanie obrażeń. Ja takie rzeczy są piękne. Po prostu bezkarne. Czy ja techniki użyłem przez przypadek, tak. Ale dobra. I moje ulubione. Zbugowane kody. Oczywiście, że biorę zbugowanego koda, potem będę żałował tego całym swoim życiem, ale no. Okej. Okay. Więcej. To jest świetne, bo będę mógł łatwo po prostu generować wszystkie te, jak to się nazywa, skill pointy. Co jest fajne, ale nie wiem, czy jest takie potrzebne. Wezmę chyba skill pointy. W ten sposób nigdy nie będę musiał się załamywać. Plakat z kazuchą. Okej, okay, kazucha. To... Nie mówiąc dużo... Nie chwal się tym, proszę, w internetach, bo możesz... Możesz skończyć niebezpiecznie bardzo. Gdyż... Może lepiej, żeby siostra to dokończyła, jeśli chce dokończyć, jeśli nie chce, co nie. Ale tak, delikatnie mówiąc... Ostrożnie z tym, bo wiem, że kazucha ma paru takich fanów, którzy to... Ja wiem, siostra, że to nie ta osoba. Ale tak. Jeśli chcesz po prostu, siostra, to dokończ opowieść, bo to jest twoje życie, twoja opowieść, nie będę ci jej kradł. Bardziej chodzi o to, że tak, Kazuka ma po prostu kilku fanów takich... Też powiedzmy... Tak, jak to siostra opisuje? Powiedzmy, że po prostu chcę mieć Kazuchę tylko dla siebie. I to jest zbrodnia przeciwko ludzkości według nich, jeśli ktokolwiek ma cokolwiek z Kazuchą i to nie jest ta osoba. Cosplay Championa. No nieźle. A ja mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o cosplay, to ja się jakoś tak szczególnie bawię. Siostra właśnie jest przebrana za Kle, jak zwykło na nie mówić. Dokładnie to wiadomo, Kli. Ja natomiast się w cosplay nie bawię, nic. Powiedzmy tak. Nie taka postura, nie takie włosy. Nie taki zarost. Że tak na YouTube określić. A żeby nie było... Okej. Okay. Siostra na pewno kojarzy. Ja niestety się nie znam na tych wszystkich wokaloidach, sekajach i tych takich rzeczach, ale siostra powinna kojarzyć. Ale wracając właśnie. Ja no, nie bawię się w to, bo wiem, że nie jestem odpowiedni. Nie jestem odpowiedni pod każdym względem tego cosplaya, a nie mam zamiaru po prostu włosów zmieniać. Nie mam zamiaru też golić mojej brody. Podcięcie przyznam, żeby się trochę przydało, ale... Ale no, nie mam zamiaru po prostu jej zgadać, a wiem, że niestety no, większość cosplay, co jest na postaci, której mają brody. No i kolejna rzecz w sumie to też to, że jakby to nie to wykreślić. Nie wiem, czy jest jakaś postać, którą po prostu nawet chciał skosplayować. No bo dobra, może taki badziewny cosplay właśnie Wanderera bym zrobił, ale to dosłownie badziewny. Inaczej mówiąc, nie miałbym czapki. Miałbym pokrywać mietnika poklejoną bibułą. I tym podobne. Cicho z tym Gergasem, nie będę chodził w samej szmatce, na biodrach i sznurkach. Nie ma przebacz. Co najwyżej wieśniaka Gregasa, jak już. No na to bym się nadał. No, może poza kolorem włosów. Nie, ja tak serio, siostra, przecież z wszystkim wierzę mnie i tak ciężko by tego namówić. Przy czym mógłbym naprawdę, gdybym znalazł jakiegoś cosplay, albo gdybym siedział w tym bardziej jakimś takim, ale... Tak tutaj to naprawdę nie wiem, czy jest coś takiego, co bym chciał skosplayować i byłbym w stanie. Dobra, może poniekąd, jeśli chodzi o takie postacie, powiedzmy genshinowo, japońskie i tak dalej. Oczywiście, że to. Nie, to jest lepsze. Może... Okej, ciekawe. Ale wracając, może jak już to ze wszystkich byłbym w stanie zaakceptować Diluka? Coś. No i może też ostatecznie, przy czym ostatecznie to nie tak, dlatego że nie lubię postaci czy coś, tylko ostatecznie jeszcze Welt, właśnie, Welt definitywnie. Ale jeśli chodzi o Genshiny, to właśnie jeszcze Zhongli.
No właśnie, właśnie, no. Nie, ale tak teraz nie żartując. Jeśli miałbym jakiegoś cosplaya robić właśnie z Hoyoverse, że tak to określę, to prędzej to byłby Welt niż coś innego, albo właśnie Diluc. No takie nie żartując, cosplay Welta. Co wie, kto wie. Siostra? Proszę, potwierdź albo mi zaprzecz. Ale czy mi się wydaje, czy... Nie wydaje mi się. Będziecie musieli mi wybaczyć, ale chyba, bo zaraz będę zmuszony uspokajać piemsa. Także wybaczcie mi to, ale muszę iść uspokajać piesa. Zaraz wstawię napis, żeby wszyscy ewentualnie nowo przybyli wiedzieli, co się dzieje. Okej, dobra, siostra mówi, że się już zajęła piesem, to na szczęście nie muszę uciekać. Jej. Dobra. Nie ma tu nic sensownego, tutaj... Jednak się nie zajęła, no okej. Dobra. Wiecie co, dobra. Ogólnie, jeśli będą jakieś hałasy dziwne czy coś, to piesa mam za sobą. W sumie mam dwa zwierzę z sobą. Jeden to właśnie pieseł, a drugi to siostra. Ale tak. Nie wiem, czy ją słyszeliście, czy nie, ale dobra. Idziemy do kombata, bo nie lubię okręsów. Nie lubię wydarzeń, nie wolę kombaty, wolę po prostu robić rzeź na wrogach. I ten ciekawy temat cosplayu się naprawdę zrobił. No, chciałbym się wypowiedzieć, ale totalnie się nie znam na tym. Tak. I jedną jeszcze rzecz mogę powiedzieć. Rzekomo najlepsze peruki są ze sceną na nazwie Uwowo. A siostra. Proszę, pozwól mi dokończyć. Ale... powiem tak. Próbowaliśmy załatwić siostrze perukę z Uwowo jedną. Wyobraźcie sobie, że więcej podatków trzeba za tą perukę płacić niż sama wartość peruki. Tak, tak. Nie wiem, czy słyszycie siostrę, właśnie siostrę mówi, że też mają swój profil na AliExpressie, więc można z AliExpressa... zamawiać. No ale prawda jest taka, że dosłownie. Jeśli chcecie bezpośrednio z Uwowo zamówić, to więcej zapłacicie podatków niż za samą perukę, czy jakąś kostium, czy cokolwiek. Pewnie się nie słyszę, siostra. W ogóle będę musiał chyba niedługo drugiego headseta cię jakiś załatwić, by cię też podpiąć. W sensie, nie takiego jak mój, co to nie. Ale jakiegoś... Tak, dla tych, którzy nie wiedzą, jakiego mam headseta czy coś, to... nie pamiętam teraz konkretnie, ale wiem, że jest to naprawdę drogi sprzęt. I to już profesjonalny, dosłownie komentatorzy sportowi, między innymi nawet z Polsat Gaming mają taki sam. Jest to Audio-Technica BPHS1, czy jakoś tak chyba. Bardzo drogi sprzęt. Możesz nie musisz, ja to z pamięci znam tyle, ile tego szukałem za dobrą cenę. I nie żeby coś, że mam to jakoś sponsorowane, załatwione przez kogoś, nie. Po prostu kupiłem ten sprzęt, bo... Jakby to powiedzieć, mój wcześniejszy mikrofon, inaczej mówiąc, typowe Blue Yeti, wychwytywał pralkę, jak prała. Suszarkę też wychwytywał, jak suszyła i tym podobne. Więc no... Musiałem sobie znaleźć coś innego, a jako, że chciałem iść coś profesjonalnego, to po prostu mam takie coś. Ale dobra. Ej, tu byś mógł zdziwić. Czasami jest tak, że jeśli masz jakieś kontakty gdzieś, coś, to można. To jest pierwsza rzecz, a druga... Taka pewna marka jak Genesis naprawdę potrafi wysyłać sponsorowane pakiety do różnych twórców. Naprawdę małych i naprawdę olbrzymich. Ja wiem, dlatego mówię, że to nie jest, że załatwiony dostanę coś, nie? Po prostu, że normalnie sobie załatwiłem. Ale nie żartuję akurat. Są takie marki, które nawet kogoś, kto powiedzmy ma 5 obserwujących, może. Mogą po prostu wspierać, sponsorować i tak dalej. Dziwnie to brzmi, ale tak. A w szczególności jeśli chodzi o niektóre firmy wydające gry. To prawda indie, czyli independent, ale znam kilku takich. Nie pamiętam teraz dokładnych namiarów czy coś, ale kilka takich przykładów. Poniekąd, nie pamiętam jak się nazywa naprawdę teraz ten deweloper, ale Ratropolis, tak de facto mam sponsorowane przez dewelopera Ratropolis. Co też odbywam kiedyś. Co dalej? Jeden z moich dobrych znajomych, jeszcze za czasu, kiedy powiedzmy nie istniało nic, miał chyba 10 subskrypcji max,
nie istniał nic dalej, miał od razu załatwioną współpracę z twórcami gry Hell Architect i tym podobne. Więc takie rzeczy są realne. Dlatego zawsze wolę klaryfikować, że nie, że ja po prostu nie mam niczego takiego. Jakkolwiek by to było nieprawdopodobne i tym podobne, i tak dalej. Co my tu teraz mamy? Co to jest? Wezmę to. Trzecie możesz... Nie, trzeciego chyba nie mogę na razie odbierać. A może może? Nawet nie pamiętam. Tak czy inaczej, druga elitka. Okej, zbugowany lód kosmiczny. Jest coś do rozbicia? Nie ma, więc wchodzimy w stealtha, atakujemy, no i dobrze. Lecimy dalej. I teraz tak. Zaczynamy od potencjalnego imprisonment. Nie ma szans na to, że wejdzie. Nawet weszło. Musiałem mówić, że mam bardzo niski efekt hit rate. Ale no, jest przynajmniej. Jeśli chodzi o to, co tutaj piszecie dalej. Chciałbym naprawdę się wypowiedzieć, jeśli chodzi o te projekty Sekai, czy jakkolwiek się to nazywa, ale... To siostra ekspertką tego wszystkiego jest w tym domu. Ja niestety mogę się wypowiadać na temat innych rzeczy, naprawdę różnych. Przykładowo... Jeśli chodzi o takie serie, to... Większość rzeczy około... Powiedzmy, serii Soulsborne, czyli Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls, Elden Ring. Wtedy mogę powiedzieć, że jestem ekspertem poniekąd, ale niestety w takich to nie za bardzo. A chciałbym naprawdę móc coś tutaj dodać. Dobra, to ja was zostawię tutaj, powiedzmy, samemu sobie z tą dyskusją o cosplayach, sekajach i tak dalej. Jak będziecie mieć coś do powiedzenia, z czym ja mogę brać udział, to mnie pingnijcie, że to już skończyliście tamtą dyskusję. A ja póki co się skupię na szybkim przechodzeniu tego dziadowskiego świata i no nie umieraniu może. Dobra, szybciej, Welt. A, przepraszam. Aż przecież jest zamrożony, tak samo jak Trailblazer. Muszę w końcu jakiś efekt rezystansy zacząć budować. Czy oni sobie żartują z tym wiecznym zamrażaniem mojego Welta? Proszę. Proszę, gro, nie zamrażaj mi ciągle Welta. Ja wiem, że jest nie do końca ogarnięty. Ale... Proszę cię, starej. Ja chcę po prostu spokojnie przejść ten świat szósty. A potem zacząć robić difficulty dwójki różnych światów innych. Dobra, Bailo atakuje normalnie. Welt jak zwykle zamrożony, bo jakby inaczej. I tak. Swoją drogą, czy tak jeszcze warto byłoby wspomnieć. Miałem jeszcze jakieś ważne ogłoszenie inne, które chciałem powiedzieć na dzisiejszym streamie, ale nie pamiętam, co to było. Siostra? Jeśli jesteś obecny, błagam, przypomnij mi, co to było, bo chyba ci mówiłem, co chciałem ogłosić jeszcze dzisiaj, czy nie. Bo miałem jakąś ważną rzecz. I to było coś związanego tak częściowo tutaj ze Star Railem. Pamiętam, ale co to było? Ale dobra. O, Miku, dobra, kojarzę tą postać. W końcu jakieś imię, które kojarzę. Bądź ze mnie dumna, siostra. Bądź ze mnie, proszę, dumna. Czy chociaż jedną postać kojarzę? Kodaszopie. Tak, dzięki to. Właśnie, to jest takie ogłoszenie bardzo daleko planowe, czy coś. Ale dobrze, że siostra przypomniała. Bo pierwsza sprawa... Meiko... Czekaj, to jest ta alkoholiczka rzekomo, czy to nie była ona? Ale tak wracając...
A właśnie. Żeby nie było to moje streamy, filmy na YouTubie, które kiedyś wrzucałem, bo teraz ciągle nie mam weny. Inne takie rzeczy. Wszystko to robię tylko i wyłącznie dla siebie. I ewentualnie dlatego, że może komuś to umili trochę wieczór, popołudnie, czas, jakkolwiek. Albo będzie mógł się przynajmniej pośmiać, że ktoś, kto gra jeszcze gorzej niż on. Ale tak. Ja to wszystko robię tak po prostu dla siebie i tak dalej. Ale jak zawsze jest, jeśli by kiedyś okazało się, że popularność będzie trochę wyższa, tak teoretycznie, powiedzmy, udałoby się osiągnąć ten sukces, jakim jest, powiedzmy, te 200 obserwujących, zarejestrowanych, to zawsze można myśleć o jakichś tych formach donate'ów i tak dalej, i podobnych rzeczy. I tutaj właśnie chciałem wspomnieć. Kiedy Abyss? Ty wiesz, siostra, kiedy Abyss. Ale tak, z takimi rzeczami jest naprawdę sporo problemów z rozliczeniem podatkowym, nie tylko. Dlatego nawet jeśli doszedł kiedyś taki czas, wątpię, żebym chciał się w to wszystko bawić w pełni. Dlatego prędzej jak już, to właśnie siostra dała taką propozycję, dyskutowaliśmy o tym, że lepszym rozwiązaniem byłoby, dajmy to, za tą minimalną kwotę właśnie wysłać taki prezencik w Kotashopie w postaci tych Primogemów, czy tam to potem tych Jade'ów jeszcze kiedyś będą, niż takie zwykłe donate'y. I to chciałem poruszyć, ale to nie było to ogłoszenie, było jeszcze coś innego. Dzięki, że o tym też przypomniałaś. Pamiętam, że miałem jakąś jedną bardzo ważną rzecz. Nie pamiętam, z czym to było. I teraz co my tu mamy? Oczywiście, Belobog, fajnie. Set dla Trailblazera. Ale czemu pod atak? Ja tu potrzebuję defensy. Jakichś innych rzeczy. Dzięki za obecność. Nie obudź się. Widzieć na czacie. Abyśmy się jeszcze kiedyś, no, spotkali. W tych transmisjach. I dobra, biorę kolejny Curio, bo czemu nie? Tak. Najlepiej jeszcze. Najlepsze. Teraz siostra, proszę. Pomóż mi nadal przypomnieć, bo był jeszcze jakiś jeden temat. Naprawdę, pamiętam, że poruszyliśmy jeszcze jakiś temat. Ale co to było, to nie mam pojęcia. Dobra. Jeśli nie przypomnisz, to się obrażę. Pamiętaj o tym. A nie chcę, żebym się obraził. To czwarty jest Life Silver Wolf. Czy to było to? Może? Chociaż takie live to dopiero robić jako niespodziankę, niespodziewaną dla wszystkich, że dobra, w ten sposób nie przyszedł. Może to było to, ale nie, był jakiś jeden temat, naprawdę, ja pamiętam, że coś jeszcze poruszaliśmy, ale nie pamiętam co. A jak sobie przypomnę, to tak, to... A, dobra, pamiętam. W związku z tym, co wyszło z historią pięknych ciągnięć na banerach siostry. Czy chcielibyście zobaczyć kiedyś live'a z tego, jak to siostra ciągnie mi na banerach? Zamiast mnie, zwykłego samego. Czy chcielibyście zobaczyć, jak mi siostrze to wyszło? Wiem, że to się niczym nie różni, ale... Czy jej przeklęte szczęście zbierania miliona lightcone'ów przeszłoby jej na moje konto? Czy jest coś dobrego? Może być. Ja... To zawsze coś. Transakcji nie chcę, kombat. Jest już ostatni kombat. Na to spotkanie. Potem idziemy na walkę z Kokoją. Podczas której... I teraz pytanie, czy będę to robił, czy nie? Ale tak, podczas której teoretycznie mógłbym się męczyć z tym, żeby próbować ani razu nie zaatakować przyzwanej broni. Gram pod Abundance, więc teoretycznie może byłbym w stanie to przeżyć, ale... Czy chcę aż tak ryzykować? A to, co z tym banerem Silver Wolf o 4 rano?
gdyby nie to, że domownicy mnie zamordowali za to, to jest naprawdę skłonny to zrobić. Ja jestem w stanie wstać o tej godzinie, przygotować się i tak dalej. Z drugiej strony, czy w ogóle bym miał przygotowane jakieś jade'y i inne rzeczy na tym Silver Wolf. No dobra, dużo puli nie potrzeba, chyba żebym dostał. No nie pamiętam, jakie mam teraz picie. Chociaż dobra. Brawo ja! Nie powinienem o tym wspominać jeszcze teraz, bo to zdradza tak de facto trochę to jak to będzie wyglądało, jak wygląda sytuacja z Jingjuanem. Nie powinienem o tym wspominać. Miałem poczekać z tym wszystkim na moment, w którym będzie po tym wszystkim, a nie tak teraz tutaj. Zła siostra, mogę się o tym nie. Mogę tego nie pisać, bo wtedy by mi to nie uciekło. Nie chcę. Może być. Co derw? Nie, nie mówiłem. Mówiłem, że jaką decyzję podjąłem, ogłoszę po tym, jak skończymy się męczyć z tym wszystkim tutaj, dziadostwami. Nie, właśnie mówiłem, że ogłoszę dopiero później, jak to będzie ostatecznie. Dobra. Ale tak, teraz ogólnie full focus, na spokojnie. O, gdzie to jest? Gdzie to jest? To nie to? To nie to tutaj? Tak. Zdecydowanie lepiej. I z takim configuration lecimy na Kokoli. Jakoś dostateczne starcie oczywiście. W takiej konfiguracji atakujemy. I teraz trzymajcie kciuki, żebym to przetrwał. Bo obawiam się, że może być ciemno. Okej, będziemy wzywać sobie te słupy dziwne. Znowu. Właśnie, czemu się oszczędzam? Powinienem od razu to rzucić. Mniejsza z tym. Tak, na Kokolię, bo nie ma co się przyjmować tym słupem. Chociaż próbujemy go wyeliminować może. Zabrakło, więc muszę oczywiście robić dobicie. Nie chcę go dostać. Nie chcę dostać od słupa, nie chcę. Więc oczywiście zbustowana Sila teraz tutaj atakuje tak pięknie. Normalna Sila, tak? Tak, tak, milion tur, oczywiście. Z Wertem poczekam na ewentualną drugą fazę. To nie ewentualnie, tylko po prostu na drugą fazę. Okej. Okay. Trzeba pozbyć się słupa. Na szczęście nie bije za dużo. Więc jest chyba dobrze. I wieczne tury Sili. Czy nie będzie wiecznych? Nie. Tym razem nie będzie podwójnej tury. I Weld zamrożony! Jej! Moje ulubione po prostu! Mrożony Weld. Masakra. Nigdy mi tak często się nie zamrażał Weld. I tak dosłownie, szczerze mówiąc, do tej pory to problemy z byciem wiecznie zamrożonym miał u mnie tylko Trailblazer. A teraz nagle Weld też mi ciągle zamraża. Słuchaj, niedobre. I tyle. Dobra, Weldu, przełam. Dziękuję. Weld oczywiście nic nie zrobi. A nie, zrobi. Dobrze, jest okej. Okay. Ale okej, widać już, że... jakby to powiedzieć... Na mojej postaci nie biję za dużo. Po tym, jak wolno spada życie tej Kokoli. Dobra, miałem czekać, ale użyję od razu. Niestety. Muszę po prostu używać wszystkiego, żeby jak najszybciej się tego pozbyć. Jeśli tego nie będę robił, to ta walka może trwać wiecznie. Ale jak na razie ta Kokolia wydaje się być
powiedziałbym, spokojniejszą walką. Nie powiem łatwiejszą, ale spokojniejszą niż jest to z Kawką w świecie numer 5. Trailblazer zamrożony, to jest tylko typowe. Przegnął się podczas starć z Kokolią. I dobra. Pytanie brzmi tylko, co się stanie po zmianie faz. Czy będzie coś... Okej. Najgorzej tylko, że to będzie raniło też bronię. Nie chcę ubijać broni, jak mówiłem. Bo chcę spłać achievementa. No ale jeśli będzie źle, to wtedy... Najprościej mówiąc, będę zmuszony... Jak to się nazywa? Porzucić mój plan oszczędzenia. Przez brazylijski? Nie, lepiej nie. I to nie żartując, mogą być problemy potem, jeśli jakiś będziesz kupować przez jakieś inne kraje tutaj dla kogoś. Jeśli już koniecznie trzeba było coś takiego robić, to... Lepiej naprawdę poczekać, aż będzie to dostępne normalnie u nas w kraju. Cebulandii. Dostałem jakiegoś achievementa, nawet nie wiem za co, ale dostałem, więc jej. Dobra. Pies chyba znowu się odzywa, niestety. Co gorsza, sam pies sobie poszedł po to, żeby potem krzyczeć, że jest samotny. Niegrzeczny piesło. A nie, dobra, to jest tylko wariuje. Co? No i o tym mówię, że jeśli nie ma dostępnego tego w Polsce, to lepiej nie ryzykować. Na razie. Jeśli jest jakiś kraj inny, taki powiedzmy europejski, około Polski, można próbować, ale... Jeśli nie ma czegoś tego typu, to... Niestety... Lepiej nie. Jeśli to nie jest po prostu w strefie europejskiej, to może być... No kiepsko z tym. A no nie ukrywajmy, Brazil to nie jest Europa. Ani okolice Europy. Dobra. Dzięki ci, Kokolio, za tego słupa, dzięki temu nie muszę bić broni. Co ciekawe, nawet nie muszę używać Abandons. Dobra. Nawet nie muszę używać tego. Jestem w tak stabilnej sytuacji chwilowo. Oczywiście, dziękuję ci, słupie, za tą wspaniałą okazję bicia Kokoli bez uderzania broni. Jestem ci dozgonnie wdzięczny. Przy okazji użyjemy tego ultimate'a, bo widzę, że Silap pomógł się zbliżać na niskie hapeki. A wolę nie ryzykować. Nie wiem, czy to teraz, tak szczerze mówiąc, jest to kwestia kompozycji mojej drużyny, która jest lepsza na świat szósty od świata piątego, czy co? Ale do cholery ta Kokolia wydaje się być pierdylion razy łatwiejsza od tej Kawki! Z którą mieliśmy do czynienia ostatnio. No okej, okay. Przepraszam trochę postacie, no ale no. Nawet jak się teraz męczę z tym, że jak to się nazywa. No będzie mi przymrażać. To patrzcie, no po prostu... A to smutno mi, ale w takim wypadku ciężko będzie. Bo mówiąc szczerze, po prostu mogą być przez to spore problemy. Więc musiałbym dosłownie to zweryfikować, czy to nie będzie problematyczne. Potem po pierwsze dla osoby kupującej, po drugie dla osoby odbierającej. Ale to jest strasznie dziwne, że jest stronka sklepu, ale nie wspierają po prostu zakupów u nas w kraju. Czy w ogóle w naszej strefie. Dobra.
Od razu aktywujemy to. Bo czemu nie? Potem kiedyś będą wszyscy uleczeni, bo dostaną boosta, to aktywujemy Sile. I przełomujemy weaknessa. Tłukąc nadal kokolie tylko i wyłącznie. Bronia jest w dobrym stanie, więc nie będzie przesadnych problemów za to, że otrzymuje tu obrażenia. Sile niestety trochę przymroziło, na szczęście jej wieczne tury ją i tak rzuciły od razu. Okej. Aktywujemy. Bo raczej to nie będzie. Kilku krapów gier mobilnych? Co można myśleć przez krapów gier mobilnych? Podejrzewam, że to... Tak jak mówisz, krapów gier mobilnych, to typowe jakieś takie mobilniaki, których jest pełno pokroju. Reklama, która pokazuje co innego, a potem wszystko się i tak sprowadza do typowego tu masz diamenty, teraz czekaj na zbudowanie. Ale dobra! Totalnie nie żartując. Mamy achievementa za nie dobicie broni. To pierwsza rzecz, a drugie... Ojezu, jakie to było easy. Czemu to jest świat szósty, a piąty był bardziej wyzwaniem niż to? Czemu są takie staty? To byłby piękne, piękne. Na jakiegoś elektro, ale niestety. Elektrycznego, nie elektro. I uwaga, uwaga. Substaty są fatalne, ale mamy defensa. Więc przynajmniej coś, co teoretycznie Trailblazer ognisty. Albo Gepard, jeśli kiedykolwiek go zdobędę. Czemu Gepard? Jak zwał, tak zwał, będziemy z tego korzystać. No, trochę siarmuszki kawy. I wszyscy zebrani, dziękuję bardzo. Właśnie skończyliśmy oficjalnie podstawową wersję wszystkich Simulated Universe. Bądźcie ze mnie dumni. A tak na poważnie, oczywiście to nie koniec, będę się teraz męczył z innymi rzeczami, ale udało się. Mamy trochę tych kryształków. No musiałem, przecież, że celu tych siarmów. Mógłbym to wypić bez tego sierpania, ale no specjalnie dla ciebie to robię. Więc pierwszy popychacz pizzy osiągnięty. Bo tak, dla mnie E6, C6, jak zwał, tak zwał, to jest po prostu wspaniała rzecz, bo jest to popychacz PT. Dlatego mam kogoś, kto jest bardzo bliski zostanie popychaczem PT, kolejny. Natasza ma trójkę, czyli jeszcze nie, tutaj też trójkę. Okej, tu jedynka. No to masz cztery, to tak, to zaraz zostanie popychaczem PT. A to dopiero dwójka, dobra, tutaj nic, popychacz. Okej, dobra. Tingen może zostać szybko popychaczem. Czy mi się wydawało? Nie, wydawało mi się. Jeszcze nie mam. Ale dobra. E6 Tingen. Nie no, mogę wysłać jedno to. To niech ci będzie, mogę to jedno wysłać. Może będzie 6 Tingen. Nope. Niestety brakuje mi 8 kryształków, więcej nie mogę wysyłać. Chyba, że jest jakiś szybki achievement, którego mógłbym zaliczyć. Tego niestety nie jestem w stanie. 8000 w single healu to niestety nie. 5000 tarczy to jeszcze za dużo. Co? Dałoby się zrobić, ale trochę dużo. To będzie bardzo ciężkie, ale może kiedyś bym to zrobił. To bym mógł próbować, chociaż nie wiem. To bym mógł też próbować zrobić na tym na dwójce, ale nie jestem pewien. To nie wiem, co to ma być nawet, ale okej. A tego nie jestem w stanie zrobić. Ale tak, tutaj 20 postaci, o, niestety nie zrobię. 5 to jest za dużo, więc i też nic nie osiągnę. To może udałoby się zrobić ostatecznie kiedyś, ale nie wiem.
To zaraz będziemy mieć. Może coś by się jeszcze udało tutaj szybko ogarnąć. Albo dobra. Dobra, może powiem to inaczej. Zaraz zdobędziemy, ale najpierw muszę wam powiedzieć jedną ważną sprawę. I to głównie skierowałem do ciebie, siostra. Jeden ziągli mi wiecznie ucieka. I ty, siostra, naprawdę myślałeś, że drugiemu ziągliemu bym pozwolił uciec? Bo to jest ziągli 2.0, jeśli chodzi o design. Uwielbiam gościa, więc... Wystarczająco ci potrzymam w niepewności, podobnie jak innych. Będziemy próbować go zdobyć. Ale pojedynczo. Kupuję jednego bileta, wyrzucam. Jeden bilet, wyrzucam. Jeden, wyrzucam. Chcę jak najmniej wydać, a jednocześnie chcę zdobyć gościa. Jeśli się nie uda, trudno. Zmarnowałem wszystko. Ale próbować będę. Nie ma? I jest pup. Wiem, że to będzie męczące dla was, ale chcę jak najmniej naprawdę wydać. Bo potencjalnie to jest jedyne, co będę, co pozwoli mi zdobyć light cone i inne takie rzeczy. Ale... Nie ma? No nie ma. Niestety. Wiem, że nie jest to może najlepsze, bo niektórzy powiedzą light cone albo kompletuj postacie. Ja jednak mówię to szczerze. Ja wybieram postacie na bazie designu albo tego, jak mi się podobają, nawet jeśli nie są najmocniejsze. I ktoś powie, że o, bierzesz samych facetów, czy już byś był gay, czy coś? Nie. To nieco, naprawdę. Żeby nie było, dla mnie nie ma czym się wstydzić, jeśli tak nawet jest, ale... Nie. Jingyuan ma w sobie coś takiego po prostu... Coś takiego, że po prostu, kurczę, ten gościu po prostu do mnie przemawia na wyższym poziomie. Jeśli chodzi o jego estetykę. Siostra, czemu rzuciłaś na mnie tą klątwę? Czemu ty żeś rzuciła na mnie tą klątwę do cholery? Ale tak. A Jingyuan łączy w sobie i wiele naprawdę świetnych rzeczy. Jeśli chodzi o jego charakter i sposób bycia, podczas wątku głównego, trochę mnie przekonał po prostu na świetne sposoby różnymi elementami. Założyłbym się, ale niestety nie jestem pewien, czy to było 69 czy coś innego. Ale jeśli to było na 69 pity, to znaczy, że rzuciłaś na mnie naprawdę potężną klątwę, siostra. No tak, po prostu zarówno wyglądem świetny po prostu, jak umiejętnościami, i co najważniejsze, jego bronią jest glewia. Ogólnie broń drzewcowa, glewia, włócznia, to jest jeden z bardziej moich ulubionych typów broni. Zresztą można nawet to patrzeć po Genshinach, gdzie teoretycznie próbuję zdobyć każdą postać z włócznią, która istnieje. Ale tak, wysyłamy dalej. I... nope. Ktoś mówi, że skończą mi się bilety. Ktoś mówi, że na pewno skończy mi się bilet, a gość nie przyjdzie. Brakuje tylko ziąga i ciało? O, nie. Jest jeszcze Shenhe. Co by o niej nie mówić? I tak dalej, no... Nadal jest to postać z włócznią. Ziongli, Xiao i Shenhe. Chyba tylko ich. Jeśli chodzi o inne, to mam wszystko. I co my tu mamy? Nadal nic. Niebezpiecznie blisko jesteśmy już wyczerpania zapasu biletów. Naprawdę niebezpiecznie blisko. Ja wiem, że możesz słyszeć po muzyce, spokojnie, ale ja chcę zobaczyć to po prostu. Bo zmienić byłoby piątkę, to ja bym to zostawił do końca. I teraz pytanie, czy osiągniemy popychacza Pity?
Czy osiągniemy generała, czy nie osiągniemy niczego? Bo jeśli nie osiągniemy generała, to ze smutkiem stwierdzam, że mogę już go nie dostać. Jest! Mamy to! Mamy to! Jest generał! Jest generał! Jing Yuan! Mamy to. Reszta zostaje. I to mówię szczerze. Reszta zostaje. Na light cone'y, na kompletowanie popychacze PT, na różne rzeczy. Będzie na sytuacji takie jak teraz, kiedy jest jakaś postać, którą nie ma, przebacz, nie mogę przegapić, a mi niewiele brakuje. Więc dobra. To teraz po radku powiedzieć wam, jaka jest najgorsza rzecz, jeśli chodzi o to, że mam Jing Yuana. Jego broni nie zdobędę na stówę. Taka prawda. Nie zdobędę. A bronię dla mojego Erudition. Oto co jest. Breakfast. Make the world clamor. Nie, żadne czej. Siostra. Mają władzę. Cichaj, siostra. Rączki mają władzę. Dobra. Przybyła tu do mnie siostra. I mówi, że jej ręce mają władzę nad lightcownami. Jeśli ktokolwiek na czatach i chce, żebym zmarnował resztę, dawaj ta. Piszcie teraz, głosujcie, mówcie, że lecimy z resztą moich punktów, żeby spróbować zdobyć lightcowna. I to mówię do wszystkich ludzi, którzy tu są. Bo według tego, co tutaj widzę, według mojego podglądu na czacie jest bardzo dużo ludzi. Tylko jesteście bardzo nieśmiali z tym swoim pisaniem. Zrób ankietę i tyle. Siostra, nie umiem robić ankiet na Twitchu. Google Docs. Nie będę wysyłał linków. To jest bez sensu. Ale tak. Wracając. Zobaczcie, no po prostu nie mam niczego dla nich. To będzie moim największym problemem. Bo tutaj okej, no coś takiego, ale Ultimate. Tutaj nie jest aż taki dobry. Po prostu nie mam niczego. I to jest to, co będzie moim największym problemem. Ale tak. Naprawdę, jeśli ktokolwiek was tu jest i chce tego, piszcie. To od was zależy, czy pójdziemy potocznie. A w międzyczasie... A chwila, będę miał jeszcze kilka biletów na standarda. A co jeśli... Dobra, wiecie co? Zobaczę, ile uda mi się tutaj zdobyć. Powiesz, że ja przywołuję głównie ze standarda. Cichaj, siostra. Ale powiem wam tyle. Ulepszę go, jak się da. Bilety wyślę mi siostra. Czy tego chcecie, czy nie. Jeśli na standardzie przyjdzie light cone, jej klątwa jest naprawdę wszechpotężna. Jeśli nie przyjdzie light cone... W sensie Lightcone, Jeopardowe albo Bailu? Nie. Postać? To też okej. Ja będę zadowolony ze wszystkiego. Ale na razie tak. Też bym był zadowolony, gdyby Sampu przyszedł. Przecież pamiętaj, że ja go nie mam. Ale tak. Ta część Live'a, niestety dla tych, którzy tego nie chcą, zamieni się teraz w symulator ogarniania generała. Dopóki nie będzie na odpowiednim poziomie. Jak już będzie był poziom 60. Bez przesady z tym 70, na to by to farmił milion lat. Te. I jest to... I było to na... Soft PC. Soft albo minimalne early. Early. A nie, słuchaj, early? Soft. Nie, delikatny soft. Albo bardzo, bardzo późny early, albo delikatny soft. Miałem jeszcze 12 chyba biletów, czy tam jakoś tak. A z tym miałbym 80 parę, jakbym wydał wszystkie. Ale dobra, mamy generała w ostatniej chwili. Jak widzicie, moje chodzenie na kaleksy, książki i tak dalej się opłaciło w tym momencie. I teraz... Okej, będzie miał już poziom zrobiony. Chociaż nie będę tego marnował. Nie będę tego marnował, mogę równie dobrze pójść i jeden raz zrobić to wszystko. Ale tak. A, gdzie to jest? Tak, jedno to rozrobię. Czy zrobię więcej, czy nie, to już nie wiem. Zależy od tego, ile będzie wymagał na następny poziom. Ale 60 na pewno ogarniemy. Tak czy inaczej, idziemy tutaj. Nie zmieniam drużyny, bo wiem, że on sobie poradzi. A jako, że nie chcę się z tym tłuc. I chcę zrobić sobie delikatną przerwę, po prostu na to, żeby pójść coś ewentualnie zjeść, bo trochę głodny się zrobiłem. Oglądajcie piękne Auto Battle. No to do usłyszenia za chwilę. Immortality gains forever.
visions of the past. Survive or be destroyed. There is no other choice. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Head. Land. Forward. Secret of the sight. Who's next? Spider-Man! Merciful Medicus! Survive or be destroyed. There is no other choice. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Land! Forward! Who's next? Head? A miracle! Land! Forward! Survive or be destroyed. There is no other choice. Only a scratch! What's in your prescription? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Who's next? I'm fine. Jestem już, zjadłem szybkie posilenie się, którym było, uwaga, uwaga, zabójcze posiłek, jakim jest bułka z keczupem, bo nie chciałem, żebyście długo czekali. Tak, wiem, dziwny jestem, siostrą kicha w tle, ale dobra. Kicha, podejrzewam, że możesz kichnąć jeszcze więcej razy i zaraz będzie 53 poziom, ale dobra. Na razie się tu nie przejmujmy, full focus na tym, co jest istotne, na generale i... Musimy pójść na Kalexa. A co gorsze tutaj wymaga to 20. O Jezu. Spokieło? W sensie ja wiem, że to wymagało dużo, ale nie pamiętam, że aż 20. Siostra, ja wiem, że to wymagało dużo, bo... Ja wiem, well. Welltowi to już robiłem. Ale dobra. Ale ich nie pokieło? Tak czy inaczej, idziemy szybko na jednego... Wiesz, nie, na ostatni jest potrzebne 20. To prawda. Ale chociaż jeszcze, że czwórki są tutaj tańsze. Czwórki wymagają znacznie mniej na wszystkim niż piątki. Kiedy w Genshinie tak nie jest. Dobra.
Tak czy inaczej, idziemy szybko tutaj na jednego. Siostra, teraz mi zależy na tempie, więc no. Co? Nie jestem pewien, kto. Mi się wydawało, że on zmienił swój styl na coś innego. Poza tym, czy Redevila można nazwać oglądaczem? No, oczywiście, pojawił się kilkukrotnie, więc dla mnie jest oglądaczem, ale od dawna nie widziałem. Możliwe, że zginął, tak samo jak legendarny Brzytwa. Autor licznika śmierci do Dark Soulsów i licznika z Lamien do Moonlightera. Widzisz to, siostra? Widzisz to? To się nazywa Skill Issues. Dobra. Tak czy inaczej, gdzie ty jesteś generalem? Tutaj, dobra. Dziękuję. Generał ogarnięty na tyle, na ile mogę sobie pozwolić. Ale bez tego, więc teraz jeszcze to trzeba mu ogarniać. Nie mam za dużo kluczy niestety. Ale będzie można mu zaraz takie rzeczy poogarniać. Tak czy inaczej, ile mogę, tyle mu poogarniam. Ulepszając w pierwszej kolejności talenta, gdyż jest to moim zdaniem najważniejszy element całego generała. Potem skilla, ile mogę. No i potem inne rzeczy, ile mogę. Czyli już nic więcej. Ale spokojnie, zaraz się pofarmi więcej na generale, żeby tylko był gotowy do działania. I na następne podejście naszego Simulated Universe, pewnie już go będę targów ze sobą. Ale teraz tak. Czy mam jakieś bilety w ogóle ogarnięte, inne rzeczy takie, czy nie za bardzo? Bo mam jakieś bilety na pewno za poziom, ale ile tego jest? Dwa. Jedynie dwa bilety. Spore wyzwanie będzie to dla siostry. Nie wiem, czy jestem w stanie załatwić więcej, czy nie. Jedyne, co mógłbym zaproponować ewentualnie, to to, że jeszcze możemy się wstrzymać chwilowo, na moment, w którym będę miał tego trochę więcej. A póki co idziemy do pompom. Odebrać wspaniałą nagrodę, jaką jest kolejny poziom, 53. Tylko gdzieś się zgubiło pompom znowu? Bo się gdzieś zgubiło. A jeśli chodzi o to, dlaczego mówię zgubiło? Społeczność większościowo Honkai Impactowa, Star Railowa stwierdziła, że pwcią pompom jest pompom. Dlatego to pompom. Chociaż jeśli powiedzieć tak normalnie jest powiedziane, to możesz mi poprawić w komentarzach na YouTubie tutaj, pisząc, krzycząc na mnie gdziekolwiek, jakkolwiek. Ja po prostu nie mam pojęcia, dlatego to pompom. I tak. Jak u mnie w ogóle jest z soczkami? 42, okej. Mógłbym trochę ich poużywać. Tylko czy mnie się chce tego poużywać? Bo niestety, ale z takimi rzeczami to jestem strasznym oszczędzaczem, Januszem biznesu i tak dalej. O treści, a co jeśli przyda mi się to później? I nie żartuję. Ze wszystkimi rzeczami tego typu tak jest u mnie, więc... Siostra. W takiej sytuacji się po prostu używa minimum, ile trzeba użyć po to, żeby móc wziąć znowu do maksa. Ale limit w plecaku... Nie wiem, czy są tutaj limity. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy tu są limity. Bo nigdzie nie widzę tutaj wspominania o tym, że właśnie, żeby były limity. Piesło przyszło za mną i mi stękło, więc tak. Swiądę mu 133. Może udałoby się przynajmniej zrobić jeszcze jedną rzecz tak na szybko. Tylko ile to było potrzebne? 200. Jeśli bym się udało 200, to miałbym kolejnego śniadania, co oznaczałoby, żebym skończył kompletować pierwsze śniadanie na dom. Na piątkę. Ja to dostaję 40. Ha. Czyli to nie wystarczy. Czyli to by nie wystarczyło. To niestety, w takim wypadku nie ogarnę śniadania na piątkę. Więc wybacz, generale, musisz dostać śniadanie tylko na czwórce i to jeszcze takie 50 poziom, więc no... Totalnie nieogarnięte i trudno, Herta będzie wściekła, że nie ma swojego śniadania, ale no ty to musisz dostać. Niestety. Cichej, siostra.
Pewnie będę musiał to z czasem ulepszyć. Bo niestety, no. Erudition mnie nie dostaje. Light Cone'ów. A zanim ja kupię tego od tej, jakiej tam, od Himeko, inaczej mówiąc tego, Night on the Milky Way, milion lat minie, chociaż czy to w ogóle jest dobry efekt? Nie jest to aż taki potężny efekt. Nie jest to aż taki potężny efekt, więc też nie wiem, czy bym to chciał robić. Okej. Okay. Przy okazji muszę jeszcze jedną rzecz szybko zobaczyć. Więc wybaczcie mi to, ale muszę. Bo muszę sprawdzić szybko, jeśli chodzi o moje czaty. Czy w ogóle są ustawione, że każdy może pisać? Czy pisać mogą tylko ci, którzy oficjalnie zostali oglądaczami? Bo jeśli tylko ci, którzy są oglądaczami, to jestem zmuszony to szybko podmienić. Bo akurat... Jak to się nazywa? Chciałbym, żeby każdy mógł... jak to się nazywa napisać? Ale chyba... Chyba nie ma tu niczego takiego, co by mogło mi mówić. O tym, że... Nie, 8 siostr. 10. Ale tak. Nie widzę, żebym miał coś blokującego, jeśli chodzi o czaty. Z drugiej strony też nie wiem, gdzie to znaleźć, więc tak. Nie, nie jest tylko dla obserwujących, więc każdy może pisać. Dobra. Czyli po prostu mamy tutaj grupę ludzi, którzy są cisi i nie chcą nic pisać. Trochę smutne. Ale dobra. W takim wypadku... Szczerze nie mam pojęcia, co ze sobą zrobić. Poza tym, że no... Przydałoby się ogarnąć trochę poziomy talentów Jingiwana. Jak myślisz, się siedzieć bez powodu, siostra? No możesz, nikt ci nie każe. Z drugiej strony możesz mi wysłać te dwa bilety, jeśli chcesz. Ale więcej na razie ich nie mam. I ja mogę ci pozwolić 10. Ja ci mogę pozwolić, ale 10 nie mam jak wysłać na razie. A nie chcę po prostu też kryształku, więc... Nie będzie, to może ten pól, ale siostra, czyń honory, masz dwie próby. Uwaga, uwaga, czy pierwszy bilet siostry to spowoduje? Nie. Ale może będzie Tingyun. No, jedna tylko, będę miał drugiego zapychacza Pity. Przy czym ja to tak mówię, bo tutaj wiecie więcej tych punktów po prostu, które można potem wydawać na bilety i tym podobne. Niestety nic. A teraz może się coś zaktualizowało, to zobaczymy, czy wygrałem grosze od siostry. A jest Tingyun. Czy... Nie, to nie jest dzisiejsza. To jeszcze nie jest dzisiejsza. Więc jeszcze coś tego nie dodało. A właśnie, mam tu jakieś pity w ogóle? Mam dwa. Mam dwa pity. Pytanie brzmi teraz tylko, czy ja chcę próbować coś zdobywać, czy nie. Jeśli chodzi o efekt, co my tu mamy? Crit damage, skills and ultimate damage. Potężne, szczerze potężne. Tak, potężne na Hertę, jak i na niego. Jak sama siostra to przed chwilą powiedziała. Dobra. Talenty generałowi ogarnę kiedy indziej. Póki co szybko robimy Forgotten Hall. Spróbujemy zdobyć jak najwięcej, a potem siostra wyśle jeszcze ten pula. Tak, pozwolę jej na to, póki jej nie ma. Dostanę 10 biletów, ale nie mówcie jej o tym. Okej, drużyny. Generał nie jest ogarnięty, ale mogę go... dorzucić jako tutaj asystę. Jeszcze dam tam Tingyun, to może jakoś to wyjdzie. Ale tak, tutaj dajemy w ten sposób. Czym bronia? Physical by się przydał, więc jeszcze dostanie Klarę. I tak wiem, że kolejność nie taka jak trzeba, ale no, cicho bądźcie. I do tego Natasza.
Tutaj natomiast za dużo nie mamy prawidłowych rzeczy. Nie wiem, szczerze ciężko stwierdzić. Siostra? Za to, co jest łatwe stwierdzić, to to, że robię tutaj bardzo ryzykową drużynę. Tutaj będę szybko żałował, bo raczej nie wygramy na czas z tą drużyną. A konkretnie chcę dać jego. Okej. Okay. Ale chcę dać tutaj generała. Bailu. Tingyun. Yo. Co podkreślam? On nie ma nic na razie. Nawet jeszcze reliktów. Więc będę musiał coś tutaj wyskrobać. Ona coś ma, ale to nie jest nic dobrego. Tingyun ma najwięcej ataku, jak się da. A Asta nie ma nic. Teraz tak zobaczyłem. Też będę musiał jej ogarnąć. Więc inaczej mówiąc, musimy szybko ogarnąć sobie grupę numer 2. Zanim będzie po prostu, jak to się nazywa, no, za późno. Przy czym tutaj, czy to jest ogarnięte? Natasza, widzę, że nie jest ogarnięte. Ale są tam trzy postacie, które za to są mniej więcej poogarniane, więc może nie będzie aż to źle. Jak szybko, 4 bilety? Na pewno jak robisz... Questy poboczne, dostajesz walutę do sklepów, a niektóre poziomy reputacji sklepu, czyli za wydawanie w sklepie, dają ci bilety standardowe albo specjalne, nie pamiętam. Ale wiem, że jest to opcja. Więc tak. Zawsze taka opcja jest. I dobra, zaczynamy teraz ogarniać szybko tutaj takie rzeczy. Zaczynając od tego, czy mamy tutaj coś dobrego. Drake Effect. Przyda się może kiedyś, ale tak. Belobog. Nie chciałbym tego ulepszać za bardzo, bo to jest nie najlepsze, ale... chyba będę zmuszony to zrobić, jeśli mam tutaj lustra wyglądać. Nie, nic nie tak, że chcecie zmuszać, tylko to jest jeden z lepszych sposobów. Dobra, może zanim tamto też skupimy się na tym, co jest istotniejsze, czyli na jakiejś secie. Czy mam coś dobrego tutaj? Nie szczególnie, bym powiedział. Właśnie, czy bym w stanie złożyć dla Asty czwórkę tego ognistego? A. O nie, komputer wykrzyczyło, siostrze. Biedna siostra. Jestem w stanie. Dobra, to zaczynamy od Asty. Nie będzie to w żaden sposób dobry set. Ale zrobię jej to. Spróbuję zrobić jej... jak to się nazywa? Zestaw jakiś taki, żeby po prostu miała tego... Najlepiej byłby Forpisa, ale czy się uda? Musiałbym aż dać... dwie trójki, żeby mieć Forpisa. No niestety, jak trzeba, to trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Mamy Firesmith of Lava Forging, którego nie chciałbym ulepszać w wielu przypadkach, ale trochę musimy. Okej, to wracaj na komputer spokojnie. A ja w tym czasie ulepszę co nieco naszej tutaj, tej jak i tam. No chociaż tej tu, no. Aście. Chyba Asta, tak, Asta. Nie Astra. Mlekowica. Tylko Asta. Muszę o tym pamiętać. Jeszcze spróbuję trochę. Nie mówię, że na maksa, bo to na maksa nie ma co. Dobra, zostawię to na 9, bo to nie jest aż takie dobre. Mogłoby się to po prostu lepiej ulepszać. I tak, tutaj szybkość to ulepszę, bo to jest tylko trójka. Więc, no, zarzucamy. A... czego nie widać przy nazwie gierki na Twitchu?
Czego nie widać przy nazwie gierki? Bo muszę wiedzieć, o co ci chodzi, siostro. Grafiki, awatara. Chyba nie rozumiem. A, grafiki na Twitchu. Okej, nie gierki. Ja jestem analfabetą. Dobra, rozumiem, o co ci chodzi. Ale tak, kończymy to. Nie jest to dobry efekt, ani cel. No, muszę po prostu minimalnie dać ci cokolwiek. I tak szybko. Mhm. A, wiem, o co chodzi, ale tak. O, niech będzie. O, nie mam już niczego do auto-aida, czy nie aida, tylko ada. To mogę poddawać kilka takich, co tutaj mi się nie przydadzą. To jeszcze przemyślę. To też mogę jeszcze przemyślić. Te mogę oddać. Okej. Okay. Okej, okay, czwórkę w Project Sekai. To gratulacje dla ciebie, czy coś? I tak, tutaj mamy ogarnięte, a czy da się znaleźć... Okej. Nie rozumiem, sort by type. Dobra, dajcie chwilę, bo muszę zobaczyć siostrze, co ona dostanie w Project Sekai. Widzę tylko Mieku siedzącą, czy Miku, która łapie coś. I dostała jakąś nutę tęczową. Uwaga, uwaga! Uwaga! Co to za postać? Meiko. Siostra jest załamana. Czyżby to była powtórka? Nie. Meiko to alkoholiczka. Okej. Okej, dobra. Czyli jednak miałem rację. Teraz ważna sprawa. Czemu nie mogę... Czemu nie mogę szukać tutaj po elemental damage typ bonus? W sensie, dobra, dostajesz to. Natasza tego nie będzie miała, ale to, ty tego bardziej potrzebujesz, bo to jest fire damage. A jako, że nie mam lepszego, to taki fire damage też może pomóc. Au. Okej, okay, widzę siostrę. Ale póki co... pozwól, że po prostu tutaj właśnie skupię się szybko na ulepszeniu wszystkiego, bo chcę robić to lustro i tak dalej, żeby się nie nudzili. Pies znowu wrzeszczy. Dobra. Tutaj nawet nie patrzę, po prostu tego seta nie chcę nawet nosić. Szczerze wam to mówię, po prostu nie czuję, by ten set był dobrym pomysłem. Bo okej, break efekty, no ale... Wolę coś, co działa cały czas, niż tylko na breakach. Więc tak. Jakoś nie jest najlepszy do 10. Mam nadzieję, że wystarczy. Tak. Tak. Z tym się niestety muszę zgodzić, droga siostra. Tutaj. Dam to. Nawet nie będę tylko w ogóle lepszy. Nie jest to set, jeden ten sam, ale to mogę jeszcze próbować ulepszyć. Jeśli pójdzie w tego defensa ulepszenie, to wtedy pas. Ale jeśli pójdzie w kryty demerza, to można jeszcze próbować. Gdyby nie było defense HP. Nie ulepszamy tego, ale okej. Okay. Asta ogarnięta, to było ogarnięte. I teraz najtrudniejsze wyzwanie. Co dać naszemu generałowi? W sensie, no wiadomo, że dostanie muszkietera, ale muszę znaleźć mu odpowiedniego. Attack break effect, effect hit rate. Attack HP. Okej, nie, no to chyba czapek nie mam żadnych takich odpowiednich. Dam mu to, bo to ma wysokie procent ataka. I jako, że to będzie na czas, to muszę mu to trochę podbić. Przynajmniej na 7. Oczywiście. Po prostu chcę zobaczyć, jakie będą rolki na różnych rzeczy, które tu dostajemy, zanim będę coś dalej robił.
I trzeba jakieś dobre rękawice. Attack, crit damage, effect, trait, attack, break, effect, HP. Dobra. Crit damage, HP. Chyba nie widzę, żebym miał jakieś... To mogę. Jest tu speed i jest jakiś tam crit rate. Więc dobra, robimy to szybko. Szkoda marnować czasu. A wiem, że i tak ten live już pewnie jest dead. Przez tak długo tu siedzę nad... rozmyślam. Dalej nie ulepszam, bo ta gra po prostu jest wredna. I to jest tak... nope. Crit rate. Jako, że mam płaszcz pod crit rate, to trzeba trochę ulepszyć. Nie ma przebacz. Wiem, siostra, że ty tu jesteś. Spokojnie, nie o tym mówię. Uwaga, co się ulepszyło? Crit damage! Okej! Okay. To jeszcze mogę w takim wypadku trochę podbić. I to nie dlatego, że to jest dobry zestaw. Co nie? Po prostu... Jakby to nie trzeba określić. Było to na tyle grzeczne, że jestem w stanie dać ci taką nagrodę i teraz tak... jestem skłonny to zostawić. To nie. Okej. Okay. Dalej tego nie ulepszam. I czy generał ma już wszystko? Nie ma bucików. Okej, okay, to jeszcze jakieś ładne buty. Te są nawet ładne. I to jest tak, wyrzucę to, co nie jest potrzebne, czyli tutaj to jest takie coś. To mogę zostawić. Już nie zamykam, bo nie jest aż takie dobre, to... Czemu tego wcześniej zauważyłem, bym to dał w tamtej aście, ale trudno się mówi. To akurat mogę zamknąć, bo ma potencjał. Out, out, out. Kończyłaś quest z memowirusem, okej. Okay. Ruski dzień drugi, tak, tak. Zapominam momentami, że po prostu ty dopiero zaczynasz te wszystkie rzeczy ogarniać, więc tak. Właśnie to przy okazji nie jest idealne, ale to warto zamknąć. Tutaj tak, fire damage, quantum damage, HP. To jeszcze mogę zostawić na chwilę, HP-ki odrzucamy, break effecta mogę zostawić, bo też efekt hit rate. To można odrzucić, to... Można odrzucić teoretycznie to. To bym zostawił. Defensa można odrzucić, to... Za dobrze się zapowiada, żeby to odrzucić tak po prostu, to można odrzucić. Dobra, na tym razie zostanie. Wybacz, generale, że nie mam nic lepszego. Chciałbym móc zaoferować potężniejsze rzeczy, ale no nie mam. To jest tak, ekwipujemy to, bo nie ma niczego lepszego chwilowo. Chyba, że trafię gdzieś jakiś naprawdę świetny z Electrical Damage Boostem. Nie. Nie, to jest jedyny elektryczny Damage Boost, więc tak... chyba pora po prostu to ulepszyć delikatnie i zobaczyć co dalej. Można oddać, można oddać. Mhm. To jeszcze może się przydać. I tak wiem, że to czwórka, nie piątka, ale... Szczerze mówiąc, wolę zostawić sobie akceptowalne czwórki na razie, bo ciężko będzie u mnie z tym, żeby ogarnąć sobie dobre piątki. Dobra. Do powodzenia. I niestety z takim, a nie innym zestawem idzie generał zaraz do boju. I teraz to jest set... Ten Inert Siletto, czegoś tak. Pewnie nie mam do tego drugiej części, jak na złość. Oczywiście, że nie mam. No to wezmę po prostu coś, co daje jakieś fajne rzeczy. Niech będzie to. Ulepszę to jednorazowo i lecimy po prostu dalej, bo szkoda czasu. Piękne, piękne. Po prostu są te niektóre efekty. Dobra. Jedna dawka ulepszeń. I z tak ogarniętym generałem, który niestety tutaj ma totalny badziew. Próbuję. Do you want to enter the forgotten home? Czy ja to przez przypadek zarejestrowałem tak totalnie? Dobra, tu miał być Weld on. O, Clara.
kapłana. A tutaj miałem zarzuconego generała. Bailów. Tak, tak. Okej. Okay. Wiem, że to nie zadziała, ale trzymajcie kciuki. Może jakimś cudem przezwyciężymy to wszystko. Enemy ahead. No harm in trying. Dobra. Stay. Tutaj uderzę z fizikala, bo z czego innego. I zobaczymy. Dzięki, siostra. Target threat index lowered. Hide. Uwaga. Time for some hardship. Niskie, ale akceptowalne tak teoretycznie. No Wells nieźle tutaj ogarnął. Natasza to nawet nie ma co myśleć o tym, żeby biła dużo. Ty tu będziesz bardziej po to, żeby prowokacje nakładać. Ale no, wszyscy dostają crit rate i crit damage boost, na szczęście. Gorzej tylko, że twór pewnie dużo mi zejdzie. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem zarzucić tego jeszcze zanim będzie kolejna runda. A szkoda. My tak teoretycznie mogłem mieć... No właśnie, jeden strzał więcej, taki fajny. Okej, mamy dwa. To idealnie. I okej, niestety druga runda zmarnowana na tym. Ale na szczęście tylko druga. Może jeszcze będzie nadzieja na to, że się wyjdziemy. Okej, mam jednego punkta. Następny będzie atak Welta. W tej sytuacji, szczerze... Wolę dać to Weltowi, Welt więcej chwilowo z tego wyciągnie niż Klara. I tak, wiem, że jest naciwne ogólnie, żeby pokonać bronię bez pokonywania strażników. No wiem, że jest kiepskie niestety, ale nie będę tego robił tutaj. Tutaj chcę jak najszybciej po prostu zdziałać. A za tym idzie pokonanie strażników jest wymagane, żeby szybko móc robić weakness breaki na samej broni. To jest smutne. Bo pewnie nie damy rady. Ale no, to wie. Może jakimś cudem się to uda. Mamy dwa punkty. Jeśli to zrobimy, okej, więc akord na Welta. Dobra. Chciałem powiedzieć, że nie jest najgorzej, ale niestety musiała zawołać strażnika. Okej. Okay. Aktywuję, bo czemu by nie? Mamy dwa punkty. Dobra, to i tak nic nie zmieni, więc można coś zrzucić. I tak, mało czasu będziemy mieć na drugą część. No ale nie pozostało nic innego, jak próbować. Wiem, że to jest nikła szansa, że mam to nieogarnięte i tak dalej. Nie muszę się po prostu ukrywać przed tym, okłamywać. Dlatego mówię, że próbuję. Nie, że do tego podchodzę na poważnie. Żeby już odnieść sukces. Prawda jest taka, jaka nie inna, no. Nie mam jeszcze ogarniętych postaci. Ale spokojnie, tak jak obiecałem przed następnym streamem. Czy jedna postać będzie w miarę ogarnięta? Nie wiem, czy będzie to Welt, Jingyuan, czy ktoś inny. Ale kogoś po prostu będę ogarnił. Farmił dniem i nocą artefakty dla tej konkretnej postaci. Oczywiście bez marnowania soczków, no bez przesady, one mogą się mi się przydać jeszcze kiedyś indziej. A, już chciałem mówić, że święty przykład, wieczny 1%. Na szczęście nie było aż tak źle. 23. Tutaj będzie naprawdę kiepsko. Ale robimy co można. Byleby tylko spróbować to przezwyciężyć. Przecież wiem, że to będzie ciężkie. Nie trzeba mi po prostu tutaj udawać. Okej, nie było aż tak strasznie źle, jak mogło być.
Obawiam się, że będzie jeszcze gorzej. Nie to, żeby było dobrze! Naprawdę, nie to, żeby było dobrze, bo... Nieźle? A ja jestem trochę zawiedziony, siostra, na tym. Ale tak, no... Mogło być znacznie gorzej. Tak mówiąc wprost. Mogło być znacznie gorzej. No wiem, jak na to, w jakim stanie jest. No to naprawdę sporo i nie będę po prostu ściemniał. Ale... Ale tak, no. To po raz kolejny, jak na niego. W innych sytuacjach jest to fatalny wynik. Ja nie będę nawet marnował rund na to, żeby atakować coś innego. Po prostu, no, róbmy co możemy. Próbujmy za wszelką cenę. I tak, tutaj muszę użyć skilla, bo to będzie boostować atak wszystkim. Okej, już mi porywa postać, dziękuję, do widzenia, przegraliśmy. Wiem, przecież wiem. Bailu mi ukradli. Nie mogę jednak ratować Bailu w pełni. Od takich rzeczy to będzie Jimmy One. Jeśli uda mu się uratować Bailu, świetnie. Jeśli mu się nie uda uratować Bailu, no to... Kiepsko, ale... No nie mogę jej ratować. Muszę skupiać się na Słorogu. Nie mam punktów. Niedobrze. Nie mieć skill pointa w momencie, kiedy Asta ma atakować, to jest naprawdę błąd. Dobra, dobra. Ostatni punkt. Nie, ale muszę ratować Astę. Muszę ratować Astę. Dobra. Dobra. Mamy dwie ostatnie tury. Nie ma już efektu Tingyun. Ale niestety muszę zrobić to w ten sposób. Nie mogę pozwolić sobie nie używać jego skilla. Jego skill jest zbyt cenny, bo to generuje jego follow-upa. Czy wzmacnia bardziej niż generuje. Mogłem użyć skilla. Nie pomyślałem. Ostatnia runda. 40% życia Słoroga. Nie damy rady niestety na maksa. Ale jak mówiłem, no... To jest wszystko... Kurczę, nie zdążyłem, a rzuciłbym to, miał jeszcze więcej obrażeń. Jest blisko. Jeśli ten Jingyu byłby ogarnięty... i ewentualnie miał jakieś wyższe procenty, przez coś miałby wyższe poziomy, ja bym to ugrał. Ale niestety, minimalnie zabrakło. No, wiem, że poszło ładnie. Ja jestem zadowolony z tego wyniku, jak już mówiłem. Trochę się go dopracuje i on odda. Szybko odda. Więc chyba jego postaram się dopracować. Jedna runda. Jedna lepsza decyzja i miałbym 18. Nie, to wprost pokazuje chyba, w jakim stanie to wszystko jest. Jest dobrze. Możecie myśleć, że jest źle. Ale dla mnie jest bardzo dobrze. Wiecie dlaczego? Bo to oznacza, że się delikatnie nad nim popracuję, będę już miał zwycięstwo. W tym, w czym chciałem mieć. I jestem teraz pewien, że Jingyuan nie jest stratą Wishy. Że to jest potężna postać, którą da się łatwo zbudować, żeby rozwalać hordy wrogów i nie tylko. Ale tak. Jutro definitywnie już będę miał skończone też śniadanie.
pójdę na jakąś kokolwiek, czy kogoś będę miał już kompleta, czy piątkę. A jeśli chodzi o wszystko, to... Godzina jest 19:09. Teoretycznie powinienem kończyć tak trochę, bo mam jeszcze obowiązki. Delikatnie mówiąc... A z drugiej strony mógłbym jeszcze tutaj robić... To jeszcze mi się bardzo przydało. Ale tak. Ale teoretycznie mógłbym jeszcze popróbować tutaj coś poogarniać. Ale wiecie co? To tutaj. Chyba pokazało idealnie po prostu... W jakim momencie się znajdujemy. I nie to, że moim obowiązkiem między innymi jest to, że muszę wyprowadzić piesa na zewnątrz. To pewnie bym jeszcze dzisiaj posiedział trochę. Powalczył z Simulated Universami i tak dalej. A, i kto wie. Może, to mówię może. Znowu jeszcze live'a dzisiaj. Może. Nie wiem, po prostu... Z jednej strony mi się chce, z drugiej mam też inne właśnie rzeczy trochę do ogarnięcia. Więc... Na razie po prostu powiem dziękuję, to tyle. Do usłyszenia ponownie, czy coś. Ale jak mówię... Możliwe, że niedługo będzie kolejny live'aj. Przy czym na następnym, jeśli nie będzie w najbliższych chwilach, na wersji 1.1, będziemy podbijać symulowane światy już z bardziej ogarniętym... co najmniej Jingiwanem, bo wydaje mi się, że to jego by teraz ogarniał najbardziej. Pod Elation wspaniałe, żeby robić milion dymysz z follow-upów jego. Może pod coś innego. Może Kurukuru, może nie... może Kururin. Zobaczymy. A póki co dziękuję wszystkim obecnym za to, że tu przybyliście. I to tyle. I tak jeszcze dodam następne streamy. Postaram się może ogarnąć znowu na streamingu wieloplatformowym. Jak to wyjdzie, to się przekonamy. No a teraz już naprawdę starczy, więc hej, hej.